Wyśmiewamy innych, abyśmy my stali w lepszym świetle. A ten jest głupi, ten coś tam, ten coś tam, a ja jestem najmądrzejszy, ja jestem najmądrzejszy. Namaste, Mary Bukardi z tej strony, bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy Bóg jest sprawiedliwy, czyli czy siły wszechświata, bez względu na to, jakie nazwiemy, czy one naprawdę są sprawiedliwe. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to bardzo proszę przejść sobie do poprzedniego filmu, który dotyczył sztucznej inteligencji, ponieważ tam wiele z tych procesów już omówiłam i warto najpierw obejrzeć sobie ten film, a później tutaj tą kontynuację. Czy Bóg wszechświat czy siła wyższa, siła źródła naprawdę jest sprawiedliwa? W większości mamy takie wrażenie, że nie, bo ci ludzie, którzy są źli, to przecież nie mają aż tak źle. Ci ludzie, którzy nas krzywdzą, to przecież nie mają aż tak źle. Dlaczego nam przydarzają się pewne rzeczy i jest nam źle w życiu, przecież żeśmy na to nie zasłużyli? Siła wszechświata bazuje na tym, co ty myślisz. Co ty mówisz i jak ty działasz. To jest podstawowe prawo tutaj na Ziemi, w tej materii. Wszystko w materii kształtuje się na podstawie Twoich myśli, Twoich słów i Twoich działań. Czyli, tak jak już mówiłam w tym poprzednim filmie na temat sztucznej inteligencji, wszystko to, co wysyłasz do wszechświata w formie Twoich myśli, Twoich słów i Twoich działań, wywołuje odpowiednią. Akcją zwrotną. Jeżeli więc Twoje myśli są pełne smutku, zniechęcenia, masz wrażenie, że jest niesprawiedliwie, że jest Ci ciężko, że na to nie zasługujesz, to wszechświat odczuwa, odbiera Twoje myśli, słowa i działania i daje Ci dokładnie to, co jest w Twoich myślach, w Twoich słowach i w Twoich działaniach. To jest podstawowa energia. Prawdziwego maga. Prawdziwy mag zawsze bazuje na myślach, słowach i działaniach, aby wykonać pewne zmiany, coś tutaj wykreować i ukształtować. I możemy się tutaj spierać o to, czy nauka już to udowodniła, czy jeszcze nie, czy udowodni to za 300 lat. To nie ma znaczenia, bo i tak. To funkcjonuje, więc nie potrzebujemy na to dowodów naukowych, bo te dowody mamy każdego dnia, i Ty również możesz sprawdzić, że to działa, czyli możesz ty powodoświadczalnie, samodzielnie ugruntować to naukowo. Czyli jeżeli wysyłasz do wszechświata odpowiednie myśli, czyli dokładne, konkretne myśli. To, czego chcesz, to, czego pragniesz, jak sobie wyobrażasz Twoje życie. I uwaga, o tym wszystkim uczą Cię już na moich ceremoniach. Link do ceremonii znajdziesz w opisie tego filmu oraz w pierwszym przypiętym komentarzu. Ceremonie są dostępne tylko i wyłącznie na mojej stronie bucardi-maria.com. Tylko tam, tutaj na YouTube czy na innych platformach są tylko ich fragmenty, ceremonie są podstawą, podstawą jako klucze do Twojego szczęścia, podstawą do rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. Nie ma czegoś, co by było ważniejsze. Jeżeli znasz moje książki, moje e-booki, to jak najbardziej, ale ceremonie dają Ci po prostu wisienkę na torcie i tego nigdzie indziej nie znajdziesz. To nie są jakieś treści przeczytane w mądrych książkach, powtórzone i w nowej formie przekazane w Twojej dłonie. To są treści unikalne, które wynikają z mojej roli jako arcykapłanki, czyli tej, która jest w pełnym połączeniu z energią wyższą, gdy te ceremonie dla Ciebie przygotowuję i przedstawia. Stawiam. Czyli sprawdź sobie przy dostępie za 33 zł na 6 dni, możesz przez 24 godziny oglądać wszystkie ceremonie, a jest ich ponad 200 i każda na inny temat. Ceremonie, które dotyczą energii maga, czyli maga transcendentnego, również bazują na tej wiedzy. Na sile myśli, słów i działań. Czyli jeżeli chcesz wypróbować, jak działa ta siła i naprawdę zmaterializować w Twoim życiu to, czego pragniesz, to najwyższy czas, aby zacząć to stosować. Konkretnie, czyli tak konkretnie, jak opowiadałam o tym filmie o sztucznej inteligencji. Czyli musisz wysłać konkretne obrazy, konkretne myśli do wszechświata, następnie poprzeć to konkretnymi słowami i konkretnymi Działaniami, i wtedy zmaterializujesz w Twoim życiu dokładnie to, czego pragniesz. Naturalnie możemy popełnić błędy, tak jak kreujemy obrazy przy pomocy sztucznej inteligencji, i również na przykład wykreowany obraz nie spełnia naszych oczekiwań. Tak również może być tutaj we wszechświecie, że ten obraz, który wykreujesz, nie spełni Twoich oczekiwań. I co wtedy? Załamać się, schować głowę w piasek? No na pewno nie. Jeżeli jesteś moim słuchaczem, to wiesz, że jestem osobą, która zawsze inspiruje, zawsze motywuje i daje takiego solidnego, powiem teraz brzydko, kopa w cztery litery, żeby działać, a nie rezygnować. Czyli Zawsze to powtarzam, nigdy nie rezygnuj, nigdy nie rezygnuj. Czyli jeżeli ten obraz, który wykreujesz, nie spełni twoich oczekiwań, to robisz to dokładnie tak samo jak przy kreowaniu obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji. Czyli widzisz, co wykreowałaś, wykreowałeś, no to mi się nie podoba, to muszę to zmienić. Ale muszę to zmienić przy pomocy konkretnych myśli słów i działań, czyli nie mogę powiedzieć do wszechświata: Boże, mnie się to nie podoba, ja tego nie chcę. Bo wszechświat to zrozumie, aha, nie rozumiem słowa nie, czyli to mi się podoba i tego chcę. I przyniesie ci dokładnie to samo. Czyli musisz powiedzieć do wszechświata to, co naprawdę chcesz, żeby się pojawiło. Czyli jeżeli wykreowany obraz Twojej rzeczywistości ci nie odpowiada, bo na przykład. Wykreowałaś, wykrowałeś piękny dom. Wszystko jest idealnie. Wszystko jest idealnie z jedną może, z jednym szczegółem, że ten dom na przykład ma okna na północ, a ty chciałaś czy chciałeś mieć okna na południe, żeby w tym domu zawsze było pełno światła. No, i jesteś w tym nowym domu, nie podoba Ci się ten dom i powiesz do wszechświata: Ja nie chcę, żeby te okna wychodziły na północ. Ja chcę inny dom, żeby okna nie wychodziły na północ. I wszechświat co Ci powie? No dobrze, inny dom, to rozumiem, okna, żeby wychodziły na północ, bo nie zrozumie tego słowa nie. Czyli znajdziesz kolejny nowy dom, yy, i tam okna znowu wychodzą na północ. Czyli musisz powiedzieć tak. Nowy dom określić wszystkie parametry i na samym końcu określić wszystkie okna wychodzą na południe. I wtedy gwarantuje Ci, że jeżeli to stworzysz w Twoich myślach, jako wizję, Powiesz to Twoimi słowami albo napiszesz przy pomocy afirmacji, i później jeszcze działasz konkretnie w tym kierunku, że cały czas masz to w głowie, koncentrujesz się na Twoim celu, cały czas wzmacniasz to poprzez różne Twoje działania. To ten dom się pojawi, który będzie miał okna na południe. Wykorzystaj więc tą siłę, siłę prawdziwego maga, aby konkretnie materializować to, czego pragniesz, czyli konkretnie opisywać w Twoich myślach, słowach i działaniach to, co chcesz w Twoim życiu zobaczyć. No ale jak to działa? Dlaczego wszyscy inni ludzie mają takie albo inne życie? Bo co robią inni ludzie? Ja z mojego doświadczenia znam wielu, wielu moich znajomych, przyjaciół, dawnych znajomych, dawnych przyjaciół, bo już do teraz do siebie nie pasujemy, którzy w naszych rozmowach kreowali swoje życie według najgorszych możliwych obrazów czyli opowiadali o tym, jak im jest źle, co ich boli, co im dolega, czego nie chcą czyli co robili. Narzekając na swoje życie, wykorzystywali swoją siłę myśli, słów i działań, żeby to wzmacniać. Jeżeli więc jeszcze dzisiaj narzekasz na Twój los i twierdzisz, że Bóg jest niesprawiedliwy, to najwyższy czas, aby to zmienić, aby przestać narzekać, tylko wykorzystywać Twoje myśli, Twoje słowa i Twoje działania. Aby tworzyć coś pięknego. Co Ci to daje, że spotkasz się z Twoją przyjaciółką i przyjacielem i narzekasz na Twój los? W rzeczywistości ta osoba albo będzie smutna, będzie jej przykro, że Tobie jest tak źle, albo ta osoba za Twoimi plecami będzie się cieszyć: No jak dobrze, dobrze, że jej tak jest, albo jemu tak jest, mi jest lepiej. Więc co ci to daje? Co ci to daje mielenie cały czas twoich problemów, twoich dolegliwości i tego wszystkiego złego, co ci się tutaj na tym świecie nie podoba? Najwyższy czas, aby stać się świadomym magiem i tworzyć na tym świecie i w twoim życiu przede wszystkim to, czego pragniesz, co ci się podoba. Od dzisiaj więc przestań mówić o złych rzeczach światowych, globalnych. Przestań o tym, zaczynaj. Przestań myśleć o tych rzeczach, przestań mówić o tych rzeczach i przestań działać, wzmacniając te rzeczy, opowiadając o tym albo jeszcze komentując jakieś rzeczy w internecie, bo to przyniesie dla Twojego życia dokładnie to, czego nie chcesz. Skup się na tym, co chcesz tutaj zobaczyć. Co robimy na naszych rytuałach dla Matki Ziemi. Co robimy na rytuale świec intencyjnych, gdzie wysyłasz do mnie konkretną intencję. Na przykład, co chcesz przyciągnąć, albo od czego chcesz się uwolnić. I tutaj te intencje ja jako świadomy mag zawsze muszę zmienić, bo nie mogę powiedzieć do wszechświata, ona tego nie chce, albo on tego nie chce, bo wszechświat przeniósłby dokładnie to samo. Czyli ja Twoje wszystkie źle sformułowane intencje zawsze muszę magicznie sformułować prawidłowo, aby przyniosły dla ciebie oczekiwane pozytywne skutki. I teraz do tych wszystkich osób, które już tak zacierały ręce i tak się cieszyły, że tej Marii Bukardi tak brzydko mówiąc dowaliły przez te ostatnie lata, że jej tak utrudniały życie, utrudniały jej działania. No i co z tego macie? Czas boskiej sprawiedliwości cały czas ta boska sprawiedliwość jest aktywna. I teraz, gdy popatrzę na te osoby, które wiedziałam, że mi szkodzą, i to czasami bardzo bliskie mi osoby, niektóre moje uczennice, uczniowie mi bardzo szkodzili, albo osoby, moi klienci mieli mnóstwo zazdrości, zawiści, chcieli robić to samo, co ja i mi szkodzili. A już nie mówiąc o konkurencji w cudzysłowie, bo wie, że konkurencja nie istnieje, ale o konkurencji. I co mają wszystkie te osoby, jak sobie Dzisiaj patrzę na te osoby, to mówię, jakie to jest przykre, że nie wiedziałaś, nie wiedziałeś, jak działa prawo wszechświata, że wszystko to, co wysyłasz, wraca do ciebie siedem razy. Czyli wszystkie te osoby, które wysyłały do mnie złe życzenia, złe myśli, robiły na mnie rytuały, wszystko to do nich wróciło. Wszystko to do nich wróciło i mam nadzieję i życzę im z głębi mojego serca, aby obudziły się, zrozumiały, co robiły i zmieniły swoje życie na lepsze i piękniejsze. Bo dla mnie to nie jest żadna satysfakcja, że komuś jest źle. Mnie jest przykro, że po prostu ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co czynią. Dlatego, jeżeli Ty jeszcze jesteś taką osobą, która zazdrości innym, która mówi źle o innych, która życzy innym źle, to najwyższy czas, by się obudzić. Obudź się, bardzo Cię proszę, dla swojego własnego dobra, dla dobra tej Ziemi, świata i wszechświata. Bo jak będzie pięknie na tej Ziemi, jeżeli wszyscy będziemy szczęśliwi, spełnieni, będziemy wypełniać naszą misję i nasze powołanie. Czyli odpowiadając na to pytanie, czy Bóg jest sprawiedliwy? Tak, Bóg jest sprawiedliwy. Bóg przenosi ci każdego dnia to, co masz w twoich myślach, to, co wypowiadasz jako zaklęcia i to, jak działasz. To odbija się od tęczowych granic uniwersum i wraca do ciebie. Czyli to, co dzieje się dzisiaj w Twoim życiu, naturalnie może być również wynikiem złych ludzi, ich myśli, które materializują pod Twoim adresem. Bo niektórzy ludzie, którzy nie znają tego prawa wszechświata albo je ignorują bo co tam mnie się, nic nie stanie mogą ci źle życzyć. One mogą wysyłać złe myśli, złe słowa i złe działania, żeby tobie się coś przytrafiło i we wszechświecie ta energia będzie się materializować w twoim życiu. Ale prędzej czy później ta sprawiedliwość i tak będzie wyrównana. Dlatego w moim sklepie mariobucardi.pl masz Świece sprawiedliwości, świece intencyjną, czyli jeżeli znasz te osoby albo ich nie znasz, ale czujesz, że coś złego dzieje się w Twoim życiu, to możesz skorzystać z tej świecy i ta świeca przynosi boską sprawiedliwość dla Ciebie, przyspiesza tą boską sprawiedliwość, ponieważ czasami ta boska sprawiedliwość potrzebuje dłuższego czasu. Nieżbyśmy chcieli. Czyli przy pomocy tego rytuału, tej świecy intencyjnej, który ja dla Ciebie wykonuję, możesz przyspieszyć tę boską sprawiedliwość, aby została wymierzona szybciej osobom, które Ci szkodzą. Masz świece oczyszczające, które oczyszczają Ciebie, oczyszczają Twoją karmę. Bo karmę możemy sobie stworzyć w tej inkarnacji, ale może ona również pochodzić z poprzednich inkarnacji. Dlatego w moim sklepie masz dwa. Produkty. Świeca oczyszczająca karmę ogólnie, czyli najczęściej wykorzystujemy ją do tej inkarnacji, czyli wszystko, co sobie natworzyłaś albo natworzyłeś w tym twoim życiu, albo świecę, która, serię świec, które oczyszczają siedem poprzednich poziomów karmicznych. W ten sposób możesz wpłynąć na Twoje życie, czyli z jednej strony wykorzystać wiedzę, którą ci przekazuję w ceremoniach, by być świadomym magiem, wykorzystywać siłę myśli, słów i działań, aby świadomie kształtować Twoją rzeczywistość, a jednocześnie skorzystać z mojej pomocy, gdzie ja przy pomocy moich umiejętności, wiedzy wyższej, połączenia z energią wyższą mogę w pewnych sprawach Ci pomóc, pewne procesy przyspieszyć i pomóc Ci również w tym procesie przemiany. I transformacji. Czyli wszechświat jest sprawiedliwy, tylko on wymierza swoją sprawiedliwość według Czasami innych zasad niż te, które byśmy chcieli. Czasami trwa to dłużej, czasami nie widzimy tego, jak ta sprawiedliwość wygląda. Te procesy są często bardzo, bardzo skomplikowane, ale oczywiście możemy je przyspieszyć. I wszechświat jest sprawiedliwy, ponieważ przynosi nam to wszystko, co sami myślimy, co mówimy i jak działamy. No i niestety przynosi nam czasami również to, co wysyłają nam inni. Dlatego, wykorzystując swoją siłę myśli, słów i działań, należy również wykorzystywać myśli, słowa i działania, które mają na zasadzie cię chronić. Czyli, na przykład, to może być codzienny, wieczorny, maleńki rytuał taki rytuał mini-mini-mini że wieczorem uspokajasz się po prysznicu, przed pójściem spać, uklękniesz, złożysz dłonie tak, jak do modlitwy, albo położysz Twoje dłonie na sercu. I powiesz do wszechświata. Proszę o ochronę. Proszę, by moje ciało było jak lustro. Od tego ciała odbija się wszystko to, co złe. I wraca do nadawcy. To zazwyczaj powinniśmy dodawać, żeby ta osoba miała szansę to zmienić. Nie żeby wędrowało to gdzieś do uniwersum i trafiło jeszcze, w, nie daj Boże, w kogoś innego. Czyli musi wrócić do nadawcy. Czyli proszę o ochronę, proszę o oczyszczenie, proszę o prowadzenie, proszę o mądrość wyższą, abym podejmowała mądre decyzje, podejmował mądre decyzje i proszę o. To, aby wszystko to, czego pragnę, materializowało się w moim życiu bardzo szybko. I tu uwaga, czego pragniesz, czyli musisz wydać konkretne komendy, konkretne myśli, słowa i działania, bo to będzie się wtedy materializować. Możesz oczywiście użyć zupełnie innych słów. Masz moją książkę e-booka, Jak Rozmawiać z Aniołami. Link będzie tutaj przypięty w komentarzu. I tam w tej książce masz również mnóstwo przykładów, jak możesz rozmawiać z tą siłą wyższą. Z Aniołami, z istotami światła, aby uzyskać konkretną pomoc. Czyli możesz korzystać z tych gotowych materiałów, ale możesz również mówić swoimi słowami. I pamiętaj, zawsze proś o to, co dobre. Uwaga, nie prosimy o coś takiego. Niech tej osobie wydarzy się to i to, bo ona mi szkodzi, bo w tym momencie bardzo źle wykorzystujesz Twoją siłę, Twoich myśli, słów i działań. Ponieważ jeżeli wysyłasz takie prośby. To anioły światła nie mogą ci pomóc. Mogą się wtedy jakieś demony odezwać, a jak się już demony pojawiają, no już przechodzimy do problematycznych spraw, które mogą mieć takie długofalowe, negatywne skutki dla twojego życia. Czyli, jeżeli prosisz o anioły, żeby komuś zrobiły krzywdę albo komuś wymierzyły sprawiedliwość, bo ta osoba ci źle coś robi, czy źle ci życzy, to może być to bardzo śliski grunt bo jednocześnie, myśląc o tej osobie, że ta osoba robi mi coś złego, ty znowu wysyłasz złe obrazy do wszechświata, bo myślisz o tej osobie i myślisz o tym wszystkim złym, które ona tworzy, więc nawet jeżeli wysyłasz jej to w twoich myślach z powrotem, no zrobiłaś mi to, zrobiłeś mi to, a niech ci to wszystko wróci z powrotem, to już masz te myśli, ty już masz zabrudzone myśli, zabrudzone wszystko w tobie i dlatego wysyłasz Negatywne obrazy. Tak jak przy tworzeniu obrazów przy pomocy sztucznej inteligencji, tworzysz wtedy demoniczny świat, ciemny świat. Jeżeli chcesz, aby wydarzyła się tej osobie sprawiedliwość, to nie musisz mówić, co ona ci złego zrobiła, tylko mówisz tak. Siły wyższe, siły światła, anioły światła, proszę Was. Wszystko, co ta osoba, konkretna osoba do mnie wysyła, niech wraca do niej siedem razy w imię boskiej sprawiedliwości. I teraz tak, jeżeli ta osoba życzy ci dobrze, to wróci do niej to dobre, czyli wysyłasz wtedy światło z powrotem. A co wysyłasz, to do ciebie wraca. A jeżeli ta osoba rzeczy ci źle, to wróci do niej to złe, ale ty już tego nie potwierdzasz, ty już nie opowiadasz, nie tworzysz tych obrazów, co ona złego ci zrobiła. Ja mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę napisz w komentarzu poniżej. Koniecznie zapoznaj się z ceremoniami. Wszędzie, gdzie mówiłam o sile, Myśli, słów i działań. Wszędzie, gdzie mówiłam o boskiej sprawiedliwości, wszędzie, gdzie mówiłam o tym, jak wysyłać życzenia do wszechświata, to ci bardzo, bardzo pomoże. I pamiętaj, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz tutaj poniżej. Ja postaram się w najbliższym możliwym czasie odpowiedzieć na te komentarze albo przygotować kolejny film, który na te komentarze odpowiada. Podsumowując, boska sprawiedliwość, boska sprawiedliwość jest tutaj. Jest obecna cały czas, jest to jedno z praw tutaj, Ziemi, świata i wszechświata że wszystko to, co wysyłasz, wraca do Ciebie siedem razy. Wysyłasz dobre, wraca dobre. Wysyłasz złe, wraca złe. Trzeba bardzo uważać na wszystkie negatywne myśli, słowa i działania, czyli narzekanie, rozpaczanie na temat sytuacji globalnej, opowiadanie źle o innych ludziach, wywyższanie się ponad innych. To jest bardzo, bardzo częsty proces tutaj na Ziemi, szczególnie w naszej polskiej mentalności, że. Wyśmiewamy innych, abyśmy my stali w lepszym świetle. A ten jest głupi, ten coś tam, ten coś tam, a ja jestem najmądrzejsza, ja jestem najmądrzejszy. I w tym momencie, gdy mówisz o tych ludziach źle, to to, co wysyłasz, wraca do Ciebie prędzej, czy później to do Ciebie wróci. Więc nie rób sobie z tego życia tutaj na ziemi, piekła samodzielnie. Czyli. Żadnego narzekania, żadnego obmawiania innych, żadnych plotek, żadnych życzeń złych, zazdrości zawiści względem innych ludzi, którzy coś tam osiągnęli, a ty może tego nie masz. Nie myśl o tym, o jakich rzeczach negatywnych. Oglądanie negatywnych filmów, oglądanie wszystkich filmików na YouTube, gdzie ktoś cię straszy, gdzie ktoś powoduje w Tobie negatywne emocje. Najwyższy czas, aby przestać takie kanały oglądać. Bo wszystko to, co to widzisz, to myślisz i to materializujesz w Twoim życiu. Czyli, jeżeli oglądasz jakieś takie zwykłe filmiki na temat przepowiedni, co tutaj się wydarzy na świecie, jakiś jasnowidów, jakiś nie wiadomo kogo, i tam są rzeczy negatywne. To, to wchodzi do Twojej głowy i prędzej czy później zmaterializuje się w Twoim własnym życiu. Oglądaj rzeczy pozytywne, które cię motywują, dodają ci siły, mocy, radości, takiego powera, takiej energii do działania. Oglądaj piękne rzeczy. Piękne domy, piękne krajobrazy, piękne filmy o zwierzętach. Bo wtedy to wchodzi do Twojej głowy i wtedy to materializujesz w Twoim własnym życiu. Czyli dzisiaj po naszym spotkaniu zadajesz sobie jedno pytanie. Jak wygląda moje... jedno albo trzy, dajmy na to trzy. Pierwsze pytanie, jak wygląda moje życie w tym momencie? Mm -hmm. To jest wynik moich myśli, słów i działań i boskiej sprawiedliwości, która wynika albo z moich poprzednich inkarnacji, uwaga, Maria Bukardi, oczyszczenie karmy, albo wynika z moich aktualnych działań, które robiłam, robiłem kilka lat temu narzekając, martwiąc się, wysyłając do wszechświata złe myśli, słowa i działania, czyli jakieś negatywne obrazy, uwaga, Maria Bukardi oczyszczanie albo wszystkie metody, które znasz z moich e-booków, z moich książek. Czy ceremonie, bo tam na każdej ceremonii mamy zawsze na początku ten etap oczyszczania, ze wszystkich negatywnych energii. I później pomyśl sobie o wszystkich osobach, które wie, wiesz, że życzą ci źle i czasami zdarzyło ci się, a niech ci się to samo przydarzy, co mi to i to i to i to złego zrobiłaś, czy zrobiłeś. Uwaga, oczyszczenie. Jeżeli chcę poprosić o boską sprawiedliwość, muszę poprosić w ten sposób. To, co ta osoba mi zrobiła proszę, żeby wróciło do niej 7 razy. To, co ta osoba o mnie myśli, bardzo proszę, żeby wróciło do niej 7 razy. To, co ta osoba mówi na mój temat, bardzo proszę, żeby wróciło do niej 7 razy. Wszystko to, co ta osoba zrobiła w moim kierunku, bardzo proszę, aby wróciło do niej 7 razy. I wtedy masz boską sprawiedliwość idealnie wykorzystaną. Nie robisz nikomu krzywdy, bo wysyłasz tylko to, co ta osoba do ciebie wy wysłała, czyli nie więcej. A jeżeli wysyłamy coś z głębi naszego takiego wnętrza, że ona mi coś takiego złego zrobiła i ja jej przyłożę, to wysyłamy więcej. Więc wraca do, niej, do nas nie tylko ten obraz wysłany siedem razem, ale nawet to, cośmy wysłali więcej w tym afekcie, w tych emocjach. I później... Zastanów się, co chcesz pięknego zobaczyć w Twoim życiu. Wróć sobie do filmiku na temat sztucznej inteligencji i dokładnie to od dzisiaj kreuj. Każdego dnia przy pomocy Twoich myśli, słów i działań, i konkretnych, konkretnych obrazów, konkretnych myśli, konkretnych słów i konkretnych działań bez użycia słowa nie. Boska sprawiedliwość. Jest tutaj, działa cały czas i jest naprawdę sprawiedliwa. Mimo tego, że jest nam bardzo trudno czasami pojąć, jak to funkcjonuje ale siły wyższe, one widzą więcej, one są wyżej, więc mają szerszą perspektywę niż my małe mróweczki tutaj na ziemi i siły wyższe widzą wszystko, widzą poprzednie inkarnacje widzą wszystkie myśli słyszą wszystkie słowa i, i widzą również wszystkie działania, odczuwają te wszystkie wszystkie działania, wszystkie emocje wszystkich, wszystkich połączonych tutaj ludzi zwierząt, istot i one wymierzają tą prawdziwą, bo Sprawiedliwość, która czasami może nam się nie podobać, bo żeśmy już dawno zapomnieli, że żeśmy narzekali na nasze życie, na przykład rok temu. Narzekaliśmy komuś, opowiadaliśmy, jak to nam źle, i dzisiaj rok później o co się stało? Dlaczego jest mi tak źle w życiu? No jak to, dlaczego? No boska sprawiedliwość. Tylko boska sprawiedliwość wymierzona w odpowiednim momencie, aby dać ci tą szansę na zmianę i przemianę twojego sposobu myślenia, mówienia i działania. Dziękuję. Widzimy się wkrótce na naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo proszę subskrybuj mój kanał, daj kciuka w górę, jeżeli ten filmik ci się podobał i koniecznie napisz komentarz. Czy rozumiesz tą boską sprawiedliwość? Czy czasami ci się też zdarzało narzekać, że ach, ten świat jest taki niesprawiedliwy? Czy czasami zdarza ci się jeszcze narzekać? i dzisiaj rozumiesz jak to funkcjonuje że to wzmacnia to negatywne w twoim życiu czekam na twoje komentarze na twoje pytania twoja Maria Bukarty